Witam wszystkich na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmę się takim tematem jak odchudzanie, może nie tyle odchudzanie, co przyspieszanie systemu Windows. Jak go zoptymalizować, żeby chodził jak najszybciej. Ja tutaj chciałem dodać, że ten temat już był poruszany na kanale Dawid N20. Prowadzi on taki swój kanał Zapytaj Dawida. I udzielił on już na to pytanie częściowe odpowiedzi dzisiaj w swoim filmiku. Natomiast ja dostałem prywatną wiadomość i prośbę od innego użytkownika YouTube, żebym zrobił taki filmik, jeżeli jest to możliwe. Także nie widzę przeciwwskazań, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że Dawid się na mnie nie obrazi. Nie chcę mu robić żadnej tej konkurencji, broń Boże. Zresztą gościu zna się lepiej dużo ode mnie na softcie i naprawdę wie co robi, wie co mówi. Ok, także zacznijmy. Pierwszą rzeczą, jaką w ogóle chciałbym, o której chciałbym zacząć, to jest to, że do Windowsa 7 potrzebujemy minimum, ale to mówię kompletne minimum, 2 GB pamięci RAM. Jeżeli macie mniej, w ogóle nie ma o czym gadać. Żadne odchudzanie tutaj Windowsa nie pomoże, bo to i tak jest za mało. Ja polecam 4 GB, to jest taki optymalny rozmiar pamięci i spokojnie to Wam wystarczy nawet i do gier, i do Windowsa, i do programów. Oczywiście, jeżeli robicie obróbki wideo, potrzebujecie tego więcej, 12, 16, do 32 GB nawet, w zależności od tego, jakie duże pliki przerabiacie. Także to jest jedna rzecz. Ja Wam teraz pokażę na przykład, ile mój system w tym momencie pobiera. Mój system w tym momencie pobiera sobie 2 GB RAM-u. Coś tu widzę, że robi, ponieważ proces jest obciążony. Jakiś tam proces tutaj sobie leci i coś... O, proszę. To na przykład NDC Crash Report 2. Nie potrzebujemy tego. Zamykamy. I teraz Wam coś pokażę. O, procesor już zmniejszył tutaj sobie użytek z 30 paru procent na 7. Natomiast pamięć RAM cały czas jest w użyciu 2 GB. Większość czasu u mnie to jest mniej więcej 1,5, 1,6 do 1,8, w zależności od tego, ile programów jest uruchomionych w danym momencie. Także jak widzicie, 2 GB to jest zupełne minimum i czasem to jest nawet mało. Ok, od pierwszej rzeczy, którą w ogóle zaczął, jeżeli chodzi o przyspieszanie tego systemu i optymalizację, wchodzicie w panel sterowania i wchodzicie sobie w programy, żeby tam je usunąć. Usuwacie programy, których nie używacie. Wszystko, co Wam jest niepotrzebne, czego nie używacie, czasem są programy poinstalowane przypadkowo i zapominacie o nich. Po prostu przejrzyjcie sobie tą listę, jeżeli jest coś, co możecie usunąć, czego nie używacie, wywalcie to, zrobi to Wam miejsce na dysku, mniej syfu i na pewno to wpłynie pozytywnie na działanie systemu. Kolejna rzecz to sobie wchodzicie w system, zakładkę system. Teraz tak, zaawansowane i w zaawansowanych macie coś takiego jak wydajność. Klikacie w ustawienia, znowu wchodzicie w zaawansowane i teraz tutaj widzicie sobie coś takiego jak pamięć wirtualna. To jest wszystko to, co Windows robi na bieżąco, coś sobie tam liczy, oblicza. Windows cały czas pracuje, zawsze coś robi, także to, do tego jest ta pamięć wirtualna potrzebna. I tutaj proponuję sobie wejść, kliknąć ikonkę zmień, wejść w te ustawienia i wszystko to, co się dzieje, przerzućcie sobie na dysk z danymi. Nie wiem, jaki tam u Was będzie, to może być DEF, nieważne, po prostu... Zawsze pamiętacie, co jest, wiadomo, że na Windows jest na dysku C, wchodzicie sobie na dysk z danymi i tutaj klikacie na ustawienia własne i w te dwa pola musicie wpisać wartości. Te wartości muszą być takie same, a wartość musi być 1,5-krotnością Waszej pamięci RAM. W moim przypadku ja mam 6 GB RAMu, także tu musi być 9000 z kawałkiem, 9 GB z kawałkiem wpisane. Po wpisaniu klikacie na set, później OK. I musicie zresetować system, żeby te zmiany były wprowadzone. Inaczej tego po prostu Wam nie zmieni. Kolejna rzecz, też bardzo przydatna. Wchodzicie w wszystkie programy, później wchodzicie w akcesoria, następnie w narzędzia systemowe i w narzędziach systemowych znajdziecie coś takiego jak czyszczenie dysku. Mam nadzieję, że dobrze Wam tutaj to mówię. Po polsku mam, jak widzicie, Windowsa angielskiego. Nigdy Windowsa 7 nie używałem w języku polskim.
Także trudno czasem przetłumaczyć coś dosłownie i może to się być troszkę rozbieżne, ale generalnie no, każdy Windows ma tak samo, także będziecie wiedzieli, o co chodzi. OK, wyskoczy Wam takie tutaj okienko, Disk Cleanup. I w tym momencie klikacie sobie na OK. Oczywiście dysk C jest zaznaczony automatycznie, to jest dysk systemowy. Klikacie OK i on Wam zanalizuje, co jest niepotrzebne, jaki syf macie na dysku, co można usunąć. Tutaj jest ta lista, wyskakuje, czasem ona jest dłuższa, czasem krótsza. Tutaj nie ma dużo u mnie bałaganu, bo ja czyszczę dość regularnie komputer, także nie ma tutaj dużo tego bałaganu, tego syfu. Możecie sobie zaznaczyć na przykład tutaj też kosz, czyli usunie wszystko, co jest w koszu. Mówię, ta lista będzie dłuższa w zależności od tego, ile macie bałaganu i jak często czyścicie ten dysk. I w tym momencie tak, klikacie OK. Teraz zapyta Was się, czy jesteście pewni, że chcecie usunąć te pliki. Klikacie tak, usuń te pliki. Zajmie to chwilę i pliki za chwilę będą usunięte z dysku. To pomoże również w przyspieszeniu systemu. Teraz tak, kolejna rzecz to wszystkie wodotryski. Klikacie na pulpit, personalizujecie, znaczy personalizuj, ostatnia zakładka. I generalnie z pewnością sporo Was ma ustawione tutaj te tematy, te Areo, czyli jak gdyby skórki Areo Windowsa. One biorą więcej pamięci niż te Windows 7 Basic podstawowe, także proponuję, jeżeli macie mało pamięci RAM i chcecie to przyspieszyć, kliknijcie na Windows Basic, kliknijcie OK, zastosujcie, wtedy tej pamięci będzie Wam żarło mniej. Teraz tak, wszystkie kolory okien ustawcie też na najprostsze. Mówię, czym mniej wodotrysków, tym lepiej. Dźwięki możecie też powłączać, klikacie sobie, natomiast ja tego nie polecam, no bez przesady. Musi być jakieś wypośrodkowanie i wiadomo, że wszystkiego nie można powyłączać. Screen server ja mam zawsze wyłączony. Tak już mam i tak mi się tutaj monitor wyłącza po jakimś tam czasie. Także nie mam screen servera, proponuję to wyłączyć, to też zabiera jakieś tam zasoby z pamięci. Teraz tak, kolejna rzecz, o której zapominałem. Jak klikniecie na start i wpiszecie msconfig, to wyskoczy Wam takie okno. I w tym okienku macie kilka zakładek. Pierwsza to jest boot, czyli uruchamianie. Tutaj też możecie sobie pokombinować i wejść w opcje zaawansowane, zaznaczyć tutaj liczbę procesów i ustawcie sobie na przykład na 4. Jest to jednak troszkę niebezpieczne, bo jeżeli Windows będzie potrzebował więcej procesów niż 4, no to w tym momencie coś tam będzie się crashowało, może jakiś tam blue screen wyskoczyć, może się zrestartować system albo przewiesić, różnie może być. Tego nie polecam, natomiast jest jakaś opcja. Dalej usługi. Też możecie wyłączyć usługi, których nie używacie. Ja nie mogę Wam powiedzieć, które, bo jeżeli wszystko zależy od tego, jakie macie programy poinstalowane na swoim Windowsie i musicie wiedzieć, czego nie używacie, co możecie powyłączać. Natomiast tutaj też to jest dość takie śliskie, dlatego że jeżeli wyłączycie na przykład usługę, która nie jest używana w danym momencie, ale kiedyś tam Windows będzie jej potrzebował, to może wystąpić problem. Oczywiście on Wam powie, że czegoś tam nie ma i musicie to sprawdzać, ale później trzeba chodzić, szukać, sprawdzać co, gdzie, jak i kiedy. Także niemniej jednak to jest też jakaś kolejna opcja do przemyśleń. Teraz tak, autostart. Tutaj na pewno możecie włączyć sporo programów. Jest tego masa. To się uruchamia razem z Windowsem. Tutaj możecie sobie rozszerzyć okienka i wiedzieć, co do czego służy. I teraz tak, programy, których, jak widzicie, odinstalowałem sobie kilka. Programy, których nie używacie na co dzień, tylko okazjonalnie, po prostu wyłączcie je, wtedy szybciej Wam się system załaduje, nie będzie tyle pamięci potrzebował, bo te programy nie będą po prostu działały w tle. Po prostu klikacie tutaj na to jedno okienko, apply, czyli zastosuj, OK, zrestartować trzeba system, żeby te zmiany zostały wprowadzone. Także to polecam również zrobić. OK, to zamykamy. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa. Prawy przycisk myszy, gadżety. Czasem macie te gadżety tutaj, jak na przykład ja teraz sobie powyciągam, na pulpicie, prawda? To też wciąga jakąś tam ilość pamięci. Po prostu zamknijcie je, wyłączcie je, żeby nie było zbędnych wodotrysków. Teraz tak, kolejna rzecz. Niech pomyślę, bo już się pogubiłem, powiem Wam szczerze. Dobrze, wchodzicie w Control Panel. Niektórzy wyłączają nawet Windows Update, natomiast no, nie róbcie tego. Po to on jest, aby,
aby Wam pomóc, a nie zaszkodzić. Teraz tak, jeżeli macie antywirusa z firewallem, wyłączacie firewalla Windowsowskiego. Po co on ma chodzić? Nie ma sensu i tak on nic nie zrobi. Windows Defendera, wyłączcie to w cholerę, także jeżeli macie jakiś dobry program antywirusowy. Jeżeli jesteśmy już przy programach antywirusowych, jeżeli używacie jakichś darmowych, to ja mogę Wam polecić na przykład taki, który nie zmula Wam komputera, nie pobiera dużo zasobów, to jest Avast. I dość przyzwoity, darmowy programik, który możecie używać i naprawdę nie zmula komputera. To taki tylko dodatek do tego wszystkiego był. Dobrze, teraz tak. O tym powiedziałem. Jak mówię, te programy tutaj działające w tle trzeba powyłączać. Także mi się wydaje, że to byłoby chyba na tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz w sumie. Mówiłem Wam o czyszczeniu tego dysku w programach, akcesoria i tak dalej. Natomiast jest taki fajny programik jak CC Cleaner. Większość z Was pewnie o nim słyszała. On ładnie czyści cały syf również. I teraz tak, odpalacie ten programik, klikacie analiza, on Wam zanalizuje. O, już mi nawet mówi mi, że Firefoxa trzeba zamknąć. Nie będę zamykał, bo mi się nie chce. Także tutaj znalazł tam 10 MB jakiegoś syfu. Jak mówię, ja czyszczę dość często komputer, zresztą przed chwilą czyściłem, także nie ma co być, skąd tego syfu się nabrać. Jeżeli widzicie, że analiza jest zakończona, klikacie na uruchom cleaner, klikacie na OK. On Wam wyczyści ładnie cały ten syf. I zrobione. I jeszcze jedna rzecz. Klikacie na mój komputer i teraz tak, defragmentacja dysku. Proponuję robić to raz na 2-3 miesiące. Bo ale uwaga, jeżeli ktoś z Was używa dysku SSD, nie róbcie tego, bo możecie sobie narobić bałaganu. Te dyski nie lubią być defragmentowane i nie można tego robić. Natomiast zwykły dysk, jak najbardziej, klikacie prawym guzikiem myszy na dany dysk. Możecie zrobić nie tylko systemowy, każdemu to się przyda. Na właściwości, na narzędzia i tutaj defragmentuj teraz, przepraszam. I wybieracie sobie dysk, który miał być, który chcecie, żeby defragmentowany był i po prostu robić analizę, potem defragmentuj. Dysk systemowy czasem może zrobić coś takiego, że jeżeli używacie jakieś programy w danym momencie, to powie Wam, że nie może teraz tego zrobić, bo jest w użyciu i zrobi to później, tak? Jak gdyby w opóźnionym czasie, także nie ma problemu, tylko komputer oczywiście musi chodzić. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz, control panel. Przepraszam, tak skakam od jednego do drugiego, ale po prostu trochę się pogubiłem. Zarządzanie energią, u mnie to jest power options. I teraz tak, balance, to jest najlepiej, żeby to wybierać, nie power saver. Zmieńcie tutaj, wejdźcie w zaawansowane ustawienia i możecie sobie ustawić, po ile macie wyłączyć sobie display, przepraszam, monitor. Jak ustawicie na nigdy, lepiej po prostu monitor, komputer Windows nie będzie musiał o tym myśleć, nie będzie na to zużywał zasobów. Ja tam mam po 30 minutach, ustawię sobie na 10. O, przepraszam. Teraz tak. Komputer, Boże, jak to powiedzieć, czyli postaw komputer w czas uśpienia, tak, czy jakoś tak. Zróbcie na nigdy, też to Wam pomoże. Dalej, wejdźcie w zaawansowane jeszcze ustawienia zarządzania energią i tutaj tak, klikcie na dysk twardy, rozwincie to i tutaj zróbcie na nigdy, czyli u mnie to było 20 minut, nie wiem dlaczego, ale zróbcie na nigdy, żeby nigdy się nie włączał dysk twardy, ok? Teraz tak, co jeszcze możecie tutaj zmienić? Procesy, to nie, przepraszam, display, to już mieliśmy, czyli po prostu, że po jakim czasie mamy wyłączyć monitor i tak dalej, ale pamiętajcie, jeszcze jedno, sleep, tak? Czyli tak, uśpi po iluś tam, ustawcie nigdy, hibernuj nigdy, tak? To też ustawiacie na nigdy, czyli w tych zaawansowanych ustawieniach, jeszcze raz do tego powrócę, dysk twardy, nigdy, uśpienie, nigdy, hibernacja, nigdy, to też nie będzie zmulało Wam systemu. Jakiś tam procent, no, jakiś tam procent zyskacie na tym. Ok, zamykacie to.
I powiedziałbym, że to jest chyba wszystko, co mi przychodzi do głowy. Oczywiście jest tych rzeczy masa, masa i dużo więcej. Powiedziałbym, że 3-4 razy więcej możecie zrobić. Oczywiście możecie sobie tego wygooglować i to wam, Google wam prawdę powie, jak ja to mówię. Na pewno znajdziecie sobie, po prostu klepcie, że przyspieszanie Windowsa 7 czy cokolwiek w Google'ach, wyskoczy wam sporo linków, jak to zrobić, co zrobić, co jest bezpieczne, co niebezpieczne, bo niektóre rzeczy są mało bezpieczne, nie tyle może bezpieczne, co później macie problemy z crashowaniem się systemu, coś nie działa i tak dalej. Także wygooglujcie sobie to i wtedy to, co ja pominąłem, możecie sobie doczytać. Zapraszam również na moje forum itpc.net.pl. Nie jest to duże forum, natomiast są tam ludzie, którzy znają się na rzeczy. Na pewno z chęcią wam pomogą, jeżeli będą w stanie tylko wam pomóc. Wasze na pewno problemy, pytania nie zginą w natłoku spraw, tak jak to się dzieje czasami na dużych forach. Także zapraszam. Naprawdę bardzo przyjemna atmosfera. Polecam. Oczywiście możecie też zasubskrybować, przepraszam, mój kanał na YouTube. Jest tam sporo filmików w języku angielskim, ponieważ akurat ja mieszkam na wyspach. Niemniej jednak niektóre są dość ciekawe, niektóre pewnie będą was nudziły, ale zapraszam, możecie sobie przejrzeć. Ja postaram się kręcić teraz troszkę więcej filmików w języku polskim. Mam nadzieję, że będziecie je oglądać i będziecie to lubić. Przepraszam. Także z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.